Cześć, to jest zespół projektowy Krok przed sobą. Daria? Sabina. Jesteśmy właśnie pod siedzibą TVN-u. Zaraz wchodzimy nagrywać z Omeną i trochę podzwiedzę. Na to, żeby się pojawił na tym, nie? Że tak naprawdę warto podróżować po świecie i tutaj te słowa kieruję do Sabiny, którą poznałam przecież kiedyś na wakacjach na Zanzibarze i pewnie wtedy ta młoda, wspaniała dziewczyna nie pomyślałaby, że kiedyś przyjedzie tutaj do mnie, do TVN-u i będzie miała okazję poznać moją pracę troszkę od kulis i nagrać coś dla Was, tak żeby Was zmotywować, bo ten krok przed sobą, jaki stawiamy, to dla mnie osobiście jest to, że tak naprawdę każdego dnia z jakimiś barierami walczymy. A moim mottem życiowym jest po pierwsze, jeśli chcesz coś zrobić, szukasz sposobu. Jeśli nie chcesz czegoś robić, szukasz wytłumaczenia. Teraz sobie usiądźcie i za chwileczkę zastanówcie się. Za każdym razem, kiedy nie macie ochoty czegoś zrobić, na przykład wstać do szkoły trochę wcześniej, żeby coś jeszcze załatwić, tłumaczycie sobie to tym, że jesteście zmęczeni. Ale gdybyście na przykład pomyśleli w drugą stronę, że nie wolno sobie tłumaczyć rzeczy w ten sposób, to wtedy to na pewno Was bardziej zmotywuje. Bo za każdym razem, kiedy stawiamy sobie jakiś ważny, nadrzędny cel i pojawiają się problemy, bo one są zawsze, niezależnie od tego, czym się w życiu zajmujemy, to gdy usiądziemy na chwileczkę, zastanowimy się sekundę, na pewno znajdziemy jakieś rozwiązanie tych małych problemów, bo w tym głównym starciu chodzi o to, żeby po prostu zwyciężyć. I tak bym mogła Wam opowiadać o różnych rzeczach, różnych sprawach, ale te dwie młode redaktorki, które zajęły się tym programem, dopiero zaczynają swoją zabawę. Moje drogie dziewczyny i drodzy chłopacy, jeśli chcecie od różnych osób zmotywowanych, od różnych osób, które osiągnęły w swoim życiu w cudzysłowie sukces, bo ja nigdy nie powiem, że osiągnęłam sukces, dlatego że gdybym powiedziała, że osiągnęłam sukces, znaczyłoby to, że tak naprawdę jest to mój pierwszy dzień porażki, bo człowiek, który dąży do sukcesu, nigdy nie spoczywa na laurach, zawsze jest coś, co mógłby zrobić lepiej i zawsze jest jakaś sfera, którą mógłby sobie rozwijać i myślę, że to jest taką podstawą. Wy jesteście dopiero na początku swojej drogi zawodowej, pewnie zastanawiacie się, czym się w życiu zająć. Ja uważam, że po pierwsze, zaczynając gdziekolwiek, u kogokolwiek pracę, tak jak ja zaczynałam, nie można się kierować względami materialnymi. Oczywiście to jest gdzieś tam istotne, ale tak naprawdę te pierwsze Wasze zajęcia powinniście wykonywać z pasji, z chęci, bo wtedy poznajecie siebie, poznajecie to, co lubicie. Ja pierwsze 2 lata pracy w telewizji, no powiem szczerze, nie będę mówiła, jak mało zarabiałam, bo to nie ma najmniejszego sensu, ale były to naprawdę niewielkie pieniądze. Ale ja już wtedy wiedziałam, że to jest dopiero początek mojej drogi i warto jest inwestować swój czas w to, żeby się rozwinąć, żeby poznać siebie i wiedzieć, co się będzie lubiło robić. Dziś ja nie czuję, że pracuję, dlatego że kocham swoją pracę, a akurat telewizja to tylko 30% mojej aktywności, bo na co dzień zajmuję się i moją fundacją, i latam do Afryki, mam firmę, która produkuje meble i robię też szkolenia motywacyjne i udało mi się w tym roku napisać 2 książki, a w przyszłym roku kolejne planuję. I jestem cały czas mamą i chciałabym być jeszcze raz pewnie mamą i zamierzam to wszystko zrobić, no do 50, myślę, że zdążę, mam nadzieję. No i tak naprawdę, jak macie jakieś pytania, to po prostu piszcie na ten blog dziewczyn, tak? Bo przecież ten krok przed sobą trzeba zrobić. Ja może kiedyś Was odwiedzę w Łodzi i tak naprawdę opowiadam Wam więcej o tym, jak pasjonującym zajęciem jest praca w telewizji, jak wspaniałym zajęciem jest prowadzenie fundacji, pomaganie innym i jak cudownie jest być kobietą, mimo wszystko w dość mocno zdominowanym przez mężczyzn biznesowym świecie. Thank you.